Ale ja witam wszystkich syndykalistów w naszym wielkim cesarstwie bizantyńskim, łapę górę z czysty komentarz, rzeczywiście jestem z Emy Króliczka. Dzisiaj nie mam pojęcia, co będziemy robić, chciałem wyjść z długów pożyczek, ale na pewno wiem, że lada dzień kończy się truz z Osmanem, także zaraz wracam i tłuczemy za Osmaniego. Ej, otworzyły się pewne ścieżki, pewne możliwości. Mogę zaznaczyć, że pewne prowincje mnie interesują. Ja może dostanę od Moskwy. Ja mogę w sobie jeszcze raz iść się tłuc, bo i tak czekam, aż się kończy truz z Osmanem. Co prawda to jest rok czasu, ale chyba zdążymy, bo ta Litwa ubiera. O, ja oczywiście odpowiem i nawet zaangażuję się, bo może dostajemy ziemię genuajskie. Czekajcie, że trzeba wszystko pozaznaczać. Trzeba wszystko zaznaczyć, że wszystko ma być moje. Wszystko. Wszystko, wszystko mi dawaj, tutaj, tu, o nie, dobra, Kijowa nie chcemy, ale może coś takiego, I ja tutaj kliknąłem i ja proszę, przede wszystkim te dwie prowincje bym chciał, ja proszę mi tu totalem krigować, ja. To jest śmieszne, bo jesteśmy obok Genui, ale nasza armia ma czarną flagę, więc musimy wrócić, żeby pójść tam jeszcze raz, ale spoko, niech będzie. A tych dwóch żbiczków poszlę tu, niech to oblegają, proszę, tylko ja nie chcę pieniążków tracić. Jakbyśmy 78 zarabiali w tym momencie, byłoby całkiem fajnie. 244 też by wygląda całkiem fajnie, jeżeli chodzi o zarobek. Kolejna reforma, co my możemy tu zrobić? Nigdy nie wiem, co tutaj jest dla nas lepsze, ale chyba autonomia minus 0,5. Bo kultury, czy będzie mieli dużo kultur? Ja na razie, kurde, trzeba by turecką zrobić, bułgarską, prędzej czy później. Ile mamy? Mamy 1 na 2, czyli tak średnio. Dobra, daj na razie autonomię, bo i tak sobie nie mam deep pointów przepalać. Tak, nie mam deep pointów. Pięknie Moskwa, ja tego nie zdobyłem. Moskwa mi to dała pod okupację, bardzo ładnie. Jeszcze jakby mi to w konferencji pokojowej dali. Ale nie o to chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że dostaliśmy kozaków jako state'a. I oni mają fajne rzeczy. Przede wszystkim chciałbym im dać to. To jest, na razie nam to nie jest potrzebne. To jest bardzo fajne. Land Leader Shock plus 1 dla każdego generała brzmi jak plan. To na razie nie chcę i w sumie możemy cofnąć edykt odnośnie prestiżu dla kupców, bo on jest, nie jest już potrzebny, jak chciałem więcej taksów zarabiać. Wam tu resztę zostawiamy i tu chcemy jak najszybciej jeden administracyjny punkcik rzucić, ale mamy za mało landsów, także na razie nie możemy. Dostałem kora, czajcie? Ej, jakiś randomowy evencik i dostałem kora, że to jest prawosławna ludność i ona chce być częścią mnie, czajcie? Nawet Moskwa mi to dała, od razu mi to kliknęła, ja tego nie oblegałem, jak mówię. Ludzie sami chcą dołączyć do mojego syndykalistycznego imperium, Jezus, zającu pierwszy razem zniszczymy świat. Wiem, że tutaj nie mam rywala wrzuconego, ale to dlatego primo, bo chcę chyba Węgry wrzucić, a nie chcę tego zrobić, zanim nie zaatakujemy Osmana, żeby tu gwarancji nie dali, bo właśnie, problem jest taki, że Węgry wzięły sojusz z Mamelukiem i ja zaczynam się bać, bo to wygląda... No właśnie, ja jestem pomiędzy nimi i za niedługo z Węgrami będziemy musieli się tłuc i z Mamelukiem będziemy musieli się tłuc, więc prawdopodobnie mamy przerąbane. A poza Moskwą nie mamy innych valuable sojuszników. Trzeba Francji szukać. Bohemia teoretycznie może być dobrym sojusznikiem na Czechy, ale to jeszcze nie teraz. Na razie Osmaniego trzeba skończyć. Tak jak coś tam mówiłem o przyszłych wojnach z Mamelukiem przez następne 50 lat mają złotą erę. Mówiłem wam, że spoko, zniszczymy Osmaniego, ale Mameluk stanie się drugim Osmaniem. Poza tym ja popełniłem błąd, bo dałem mu się tutaj wlać i on się będzie cały czas wlewał Trzeba było od razu zniszczyć Osmaniego, trzeba było jednocześnie niszczyć Mameluka, dwie wojny naraz z Osmanem i Mamelukiem, instant, od razu, bo inaczej to się dziwne rzeczy dzieją. Wiecie co możemy zrobić? Ja nie mam za dużo punktów dyplomatycznych, ale mam za to dużo pożyczek. Możemy spróbować. Ja jeszcze coś mogę zrobić. Czekajcie, czy kupcy mnie lubią? No tak średnio mnie lubią, ale nic na to na razie nie poradzę, bo ja mam questa dla kleru. Dobra, trudno. Możemy troszeczkę zbustować wydobycie, i że będziemy zacofani dyplomatycznie, żeby troszeczkę więcej zarabiać z tego. Więcej zarabiać z golda, bo teraz zarabiamy 1,5 dukata, a po tym bustnięciu będziemy zarabiać 2,90, okej, podwoiliśmy dochody z kopalni. O inflację na razie bym się nie martwił, bo na raz, że spada, a dwa, że już spada, no i zarobiście. A to bandyty januszowe, nic mi nie dali, nawet Genuły osobno nie spisowali, kiedy ja przed chwilą zdobyłem im Genułę, fajne 20 łoło tego, nic mi nie dali, kompletnie nic. Żadnej prowincji, te dwie były wcześniej nieskorowane, bo walczyłem z tymi, z Genułą walczyłem, miałem korować. Nic mi nie daliście, nawet tej Genuły mi nie daliście, osobno trzeba, bo zniszczę cię, zniszczę wszystkich. Czy ja wam już mówiłem, że Europka gra przeciwko mnie? Dosłownie
sekunda brakło, żeby ta armia wróciła, przeszła na tą prowincję i chciałem zaatakować Osmaniego, żeby im zniszczyć tutaj armię. Gruzja wezwała mnie do wojny z Osmanem, żeby mu pomóc zniszczyć i podbijać, bo graniczę w jedną prowincję i nie myślę, że im pomogę. Wiecie co? Hatfu na was! I jesteście moim następnym celem, zniszczę was, miałem was wykorzystać do pomocy w zniszczeniu Mameluka. Właśnie Mameluk skończył tą swoją wojnę na południu, chyba przetrwał. Jak tam Mameluk wygląda, 46 tysięcy, także ja pluję na was. Tracę prestiż, sam zniszczę Osmana, a potem przyjdę po was, tak, przyjdę po was. Ta klika wzajemnej adoracji Gruzji, Trebizondu i Teodoro, tych prawosławnych zdrajców, zostaje wchłonięta przez prawowite bizantyjskie imperium. O tak, wojna, wszędzie wojna. A, atakuję Kebabiniego. Szybko. Szybko atakować Kebabiniego. Szybko. Walczymy o Bigę walczymy. Jest. Walczymy o Bigę. Wbijaj się. A wy musicie szybko zajmować prowincję, żeby ta zdradziecka Gruzja tu nie przyszła. I ja tutaj będę przez Trebizondy się wbijał. Teodoro, Circazja. Kurde, Circazja. Chociaż Circazja też gówniak. No Circazja chyba nawet bym spapetował. Moskwa, o Jezus, ile wy jesteście osobno warscorowo? 44, dobra, będzie się ich, zwasalizuje się ich, ich się zacznie karmić, bo wy jesteście prawosławni. No i zaraz, oni powinni być muzułmanami? A nie, dobra, czekaj, Gazikom jest muzułmański, dobra. Niszczymy tu i się rozlewamy. A czekaj, czy ty jeszcze walczysz? O panie, rozbiory osmańskie, ja tu nic nie wyżebrzę. No tak, Edirne przecież cały czas jest oblegane. O Jezus, trzeba szybko łapać, ile się da prowincji. Nie, won, Wargola mi zajmą. Wypad. Dobra, poszli? Nie! No ich pompki strzeli. No dobra, to ja sobie pójdę sobie tu, się porozlewam wszędzie, żeby sąsiad nie miał, a co? Szybko łap, co się da, podziel ten staczek na pół, wylecicie tędy, jest, szybciutko. Gdzieś tu jest armia osmańska? Nie, to 6 tysięcy, to jest, czekajcie, wy poszliście sobie? A, poszliście. No i dobrze, i wypad. Macie Edirne, nie chcę was widzieć, zdrajcy jedni. Ja tutaj muszę szybciutko łapać, ile się da prowincji, bo to zdradziecka, o, Gruzja już tu wlazła. Szybciutko, na pół staczek, szybciutko, łap co się da, żeby zdradzieccy gruzińscy piraci, właśnie oni zaczną się desantować. Tu zdążycie jeszcze, byśmy ich odcięli. O Jezus, jakby to było dobre. Dobra, cyk, szybciutko, tu cyk, jeszcze złapiesz. Bandyto, tędy, o, nice. A, bo wy się tu wycofujecie. Czy ja mogę was zawrócić? Mogę. O, tutaj Gruzini idą. No i proszę bardzo, będziecie mieli, zestakwajpujecie Osmana, proszę bardzo, Gruzja stakwajpuje Osmana, patrzcie to. Więcej tego nie zobaczycie, ja to stworzyłem. Za długo walczą, nie będzie stakwajpu. Nie będzie stakwajpu, ha, pana Jerzy. Dobra, spisujemy Osmaniego, zrobimy coś takiego, 270 dukatów. Kurde, trochę tęsknię za czasami, gdy Osmaniego naraz byliśmy 1000 tak dukatów i potem szaliliśmy jak królowie, bo spłacaliśmy nasze wszystkie pożyczki naraz. Ale 280 tylko dla mnie spoko, to są dwie pożyczki prawie. Niech Gruzja podbija, bo ja tam wyczaiłem, że ona ma długi, niech walczy, niech się zadłuża i ja w tym czasie, bo ona nie chce odpowiedzieć na Trebizond, jest sobie Trebizond, Circazja, wasalizacja, Toro Dolramnie, także jest zarąbiście, także cyk, pisujemy Osmaniego. Babam, potężny Osman został wyparty z Europy, psz, zniknął, nie ma Osmaniego w Europie, hehe, frajerzy, nie wiem jak ja to skoruję. Ale jakoś to skoruje, za mało administracyjnych. Ty, faktycznie Jewenże zostali wyparci, ale dlaczego tylko po 50, po 500? No dobra, trochę skorujemy dzięki temu. Cyk, skorowane, haha. A, i pożyczka spłać, pożyczki spłacone. Jezus, ile my jeszcze mamy pożyczek? Matko Halina Przenajświętsza. No powiem wam, że te bandyty spisowały Osmaniego szybciej niż przewidywałem i tu Gruzja jest na styk, jeżeli chodzi o odpowiedzenie, także ja im od razu strzasnę wojenkę. Ja był totalen Krieg for Kaisand Vaterland, wy od razu idziecie oblegać, a wy idziecie ich niszczyć, także mam nadzieję, że damy radę, bo przy okazji do swoich buntów się dostaniemy i widzę, że Węgry wchłonęły Chorwację, to dobrze, źle, mają masę rywali. Kurde, ale mi kusi, żeby, chociaż czekajcie, nie macie dziedzica, 34 lata, jak co się stanie, jak umrzecie? Wojna, succession war pomiędzy Bizancem i Austrią o Węgry. Kurde, może zaryzykować? A weź tu popraw relacje. Jeszcze te Węgry, macie ostatnią szansę? Ty i Mołdawię wciągnęli. Jezus, te Węgry są wielkie. Macie ostatnią szansę, by się opamiętać? I stać się persona z potężnym zającem pierwszym, który tu czeka i czeka na was. Fuck. Że tak powiem, czekajcie, wy jesteście przeciwko mnie? Wy jesteście po mojej stronie, okej, okay, dobra, czekajcie, bo strzeliła ta wojna. Ja trochę... well, shit, czekajcie.
Mameluk mnie zdradził i Florencja mnie zdradziła, tak? Austria jest agresorem. Czekajcie, Mameluk chatwu na ciebie, Florencja jest po mojej stronie. Jezus, Węgry dostaliśmy. Czekajcie, bo kalkuluję. Czekaj, synek, personal union, jest. Ja rączki mam tutaj, nic nie zrobiłem. Ja nawet nie chciałem teraz tej wojny, bo kminiłem jak przejść przez Gruzję, tu prawa przemarsz, żeby ten fort, bo tu już... Czekajcie. Ja walczę, z czym ja walczę? Ja walczę z Austrią Baden, to jest 36 tysięcy kontra moje 75, bo jest Moskwa. Jeżeli Moskwa mi nie pomoże, to jesteśmy w dupie. I to strasznej w dupie. Bizancjum jest strasznie nielojalne. Ile ty masz lat, Żbiczku? 40. Shit. Poczekajcie, bo oni muszą być lojalni. Oni muszą być lojalni, jeżeli to ma się udać, więc musimy im płacić. Musimy im płacić. Musimy tam wysłać dyplomatę. Muszę szybko skończyć tą głupią, beznadziejną wojnę, która w ogóle nie ma racji bytu tutaj. Trzymaj tam dyplomatę. Jest. Nawet, czekajcie, rzucimy tutaj Żbiczka. Kolektuj z... Czekajcie, ty wysyłasz z Aleksandrii, bo my tak nic tam nie mamy. Mamy wojnę, o nie, persona. Ej, ale czajcie tą abstrakcję. Austria, cesarz Here i cesarz bizantyjski tuszą się o, Boże, czekaj, jak to nazwać? Austro-Węgry? Bizancjo-Węgry? Trochę głupio to brzmi. Rosjo, pomóż! Pomóż! Jeżeli to się siądzie, Jezus, rozwiążą wszystkie się nasze konflikty. I teraz nagle tak ten Żbiczek umiera, zając pierwszy się wyrąbie i Unia trzask. Nie, czekaj, oni mnie lubią! Ej, wy mnie lubicie nawet! Jezusko, wy mnie lubicie, tylko nie jesteście lojalni od razu, Czechy te. Czekajcie, bo ja muszę to spisować. Daj ty mi... Nie musisz mi dawać prawa przemarszu, idziemy się tłuc! Idziemy się tłuc, ja! Czy my je zrobiliśmy... A, bo to mi zaliczyło! Frajerzy, to mi zaliczyło! Od razu questik zrobiony, bo to nie musi być moje, może być jako ten, jako papet. Jest. I na co dostaliśmy klejby na południowe Włochy. No i zarobiście, i to mi się podoba. To mi się podoba. Ekspansja, bardzo ładnie. Moskwo! Sprawa jest! Honut! A zajdź tu i podejdź! Potrzebna jesteś, pani Moskwo! Słońce ty moje, ojczyzno ty moja! Ja się sprzedam ruskim na potopie, mówię wam. Czekajcie, Rosjo, masz, idź tam. Jak w 45, nie? Wyjaśnij sprawę. Węgrzy są niestety nielojalni, ale to nie zmienia kwestii. Można przyjąć militarną? Można przyjąć militarną. Dobrze. Wy to oblegacie, wy się cofacie w sumie. A z kim ja wziąłem prawo przemarszu? Z wami nie potrzebuję prawa przemarszu w takim razie, no bo mamy ważniejsze rzeczy. Litwa, Conquest, jest. Mamy ważniejsze rzeczy niż podbijanie tego. Ciekawe, ile to będzie agresywnej ekspansji. Nie, przecież ja mogę nawet z whitepisować, to oni muszą mi brać. Jezus, oni nawet armii nie mieli utrzymanej. Ja tu mam dobre forty, nie? No właśnie, mamy bardzo dobre forty. Rzuć mi Żbiczka militarnego. My interest modified, takie średnie. Czy mi nie wrzuca Żbiczka. Wy to oblegacie. Tak średnio, można w sumie zrobić ostrzał, żeby przyspieszyć oblężenie tego, bo ja potrzebuję mimo wszystko armii. No sam tego nie wygram. Aha, problem jest taki, że jeszcze... ja zapomniałem o tym. No to ta armia pójdzie, bo to się już zaczęło ładować. Jest, w połowie. Po to była też ta wojna, żeby się dostać na Krym. Okej, ale spoko, to na Krecie wiem, wy się przelewacie przez Węgry. Dobrze, że wylewają się Węgry, bo Węgry jak są nielojalne, to i tak będą bronić swojego terytorium. To jest o tyle dobre, to jest... Moskwo! Moskwo, pono tu na chwilę. A zajdź tu, no w potrzebie, ja do ciebie. Mameluk się obraził, jest. Panie Mameluczku, nie wiem czemu ty mnie zostawiłeś w potrzebie największej, jak ja ci pomagałem zawsze. Dobra, ta armia pójdzie, to jeszcze Cyrkazję zwasalizujemy. Gruzja nam spadnie. Bo tylko w sumie... Florencja też nam spadła. Kurde, tam tylko Moskwa została. No dobra, no to jeszcze Cyrkazję zwasalizujemy. Jak Węgry będą lojalne, to powinno być... O kurde, ty, oni Budapeszt zdobędą. Shit. No dużo tych Austriaków. Austria jest cesarzem mimo wszystko, także to jest 57 tysięcy wściekłych Austriaków. Cholipka. Cholipka. Oni zaraz Morgola zdobędą, a ja oblegam jakieś gówno. Moskwo! No właśnie, Moskwo, chodź no tu. Ty czekaj, a to mi wlicza też armię tego, Węgrów? Tak, to mi wlicza też armię Węgrów, także mamy przesrane i przekichane, bo Węgrzy stoją sobie i... Znaczy, jak oni zajdą, to oni będą to odbijać. Chyba. Jak bardzo jesteście nielojalni? Byzantine Diplomatic Reputation, Better... Dobra tam, Diplomatic Reputation, Sration. No, kiedyś może będę miał Diplomatic Reputation. Mógłbyś szybciej to zdobyć?
Dobra, padły Trebizonty, padł też Budapeszt, ale Węgrzy tak, Węgrzy to sobie odbijają. Zdradzieccy Czesi, Czesi, czekaj, czy wy nie macie Austriaków na rywalu? Nie, nie macie. Nie wzięliście na rywala, a to dzbany, wysłali im Kodotieri. Dobra, padło to. Przejdź w końcu, przy okazji zniszcz tą armię. Chociaż to mogę pisować, chyba to pisujemy, ale nie no, muszę pozbyć się. Czekaj, coś mi tam. Moskwa idzie, zarąbiście. Moskwa tam idzie, super, to my to pisujemy, bo szkoda czasu. Ciężka wojna, ciężka wojna. Nie tak to planowałem, znaczy chciałem tego, w głębi serca tego chciałem, ale nie w ten sposób. Nie w ten sposób, spokojnie, damy radę. My jeszcze mamy tą ikonę odnośnie napierdzielania się. Tak, mamy jeszcze. Dobrze. Spisujmy tego żbiczka. Dasz mi przede wszystkim pieniążki. Dasz mi. Nie dasz mi. No dobra, będzie coś takiego, bo ja nie mam czasu się stąd tłuc. Tak, dosłownie nie mam czasu się stąd tłuc. Masz farta, no bo Węgry są mimo wszystko ważniejsze. Jezus, to są całe Bałkany prawie. Tylko jeszcze to trzeba utrzymać. Czekaj, wy to 5 zniszczycie zanim posiłki. O Jezus, bunty. I węgierskie bunty. Wy nie zniszczycie tego, nie? Wygracie. Nie, wybijali się tam! Tu! Jak się pingowało, jak w koju. Dobra, nie no, 32, nie wygracie tego. Odbiliście Budapeszt, nie, wy zeszliście z Budapesztu jak dzbany. Moglibyście nie przegrywać bitew za bitwą. Moskwo, proszę cię, Węgrzy, wy to odbijcie, a Moskwo, ty się broń. Ja mogę jakoś ci, nie wiem, czekajcie, ja kliknąłem im, żeby tego siege'owali. Nie, wy tego nie siege'ujcie. Ja zaraz tam idę, ja to wszystko poogarniam. Gdzie jest ta armia z najemnikiem? Wy się klejcie do tej armii i my to zaraz wszystko poogarniamy, tak? My to zaraz wszystko poogarniamy. Możesz mi tych buntowników ściągnąć. Poczekaj, Jezus, więcej pożyczek. Zostaw ciebie, połączcie się. To jest mój staczek normalny, idziecie. A to jest staczek najemny. I też idziecie, i my to wniszczymy, my to wygrywamy, jakoś, nie wiem jak, ale jakoś to wygrywamy, chyba. Dobrze, Węgrzy odbili Budapeszt, wiecie co możemy zrobić? Wargolem jest Budapeszt, właściwie Peszt. Będziemy się ścigać na oblężenia. Bo ja nie mogę, chociaż kurde, czekaj, to są równiny? To są wzgórza. Jakby się w to wbić, oni by zeszli. 27, nawet jakbyśmy to przegrali. Ja mam dużo manpowera. Weź się zapożycz, Jezus, ale my pieniędzy tracimy. Weź się zapożycz, daj mi żbiczka od dyscypliny. Mamy tego żbiczka od dyscypliny. Jak wy stoicie z militarną? Wy macie 7, my mamy 8. Jak ja bym się w to wbił, zanim oni by to zdobyli, czy byśmy dali radę, to jeszcze Moskwa może by podeszła. Byłoby bardzo milutko, jakby jeszcze Węgry były lojalne, już niewiele brakuje. Niewiele brakuje, żeby... Moglibyśmy to wygrać, proszę. Dobra, zacznij się wbijać. Moskwo, chodź, bitwa ważna, teraz się bijemy, Węgrzy ładnie to... Proszę, o nic więcej nie będę prosił cię, Europko. Ja żartowałem, że ty na mnie plujesz, bardzo dobrze, grzeczne, Europka. Proszę, pani Europko, proszę. We have to win this shit. Oh shit, czemu takie wysokie moralki? 4740 minus 1, Maksymilian pierwszy, pan cesarz tu dowodzi. Moskwo. Oh shit. Moskwo! No motherfucker. No dyscyplina to będzie ten, jakby posiłki jakieś doszły. Dobra, skontrowaliście. Wygraliśmy, Jezus. Dobra, wygraliśmy. Mega importante, bitwa wygrana. Wy to przegracie, ale to nic, bo my teraz idziemy na Wiedeń. Idziemy na... A, kopalnia złota padła, ale to nic. Idziemy na Wiedeń. Jakbyśmy was gdzieś złapali, przecięli przed Wiedniem. Możemy stanąć w tych rzekach? Nie. Tu staniemy. Może się w nas biją przez rzekę. Bo jakbyśmy jeszcze złapali tą armię. Chociaż kurde, to jest kolejna 30. O, bunty! Nie teraz z tymi buntami! Gdzie? O, co ta Moskwa robi? Moskwo! Ty, ile chcecie, żeby ten? Bo ja to wystarczy, że ja to z whitepisuję, nie? Dobra, złapaliśmy ten, tych czeskich najemników. Wiem, że jest minus 1, ale jest dobra okazja. Nawet jak to 8 tysięcy dojdzie, powinniśmy wygrać. Boże, Moskwo, proszę cię, mogłabyś przestać trułować mi gierkę? Dobra, to jest tylko 2000. Gdzie ty idziesz? Gdzie ta Moskwa chodzi? Mogłabyś pomóc i nie sabotować mi tego... Panie Weiman, czy to był stok węgierski, znaczy czeskich najemników? Dobrze wam tak, frajerzy. Dobra, teraz niszczymy te 10 tysięcy. Niszczymy. Power Projection daje nam, czekajcie, wy to wygrywacie, przegrywacie. Jezus, wy to przegrywacie. Dobra, ale wystarczy, że my to z whitepisujemy. I będzie dobrze. Jakbyśmy się ulali na Wiedeń, tu nie ma fort. Nie, tu jest fort. Cholipka.
Dobra, tu cyk, cyk, pięknie wygrany. Kolejny stack wipe, jest, jest. Bijają się, będą mieli minus jeden za rzekę. Tu są równiny, więc chyba bitwa. Chyba bitwa, bo ja muszę łapać. Oni nie zajdą z tego oblężenia, będą to stali. Więc normalnie dojdzie do 14. Tu jest dużo Moskwy, no musimy wygrywać te bitwy. Jak wygramy tą bitwę, to ja już biegnę na Wiedeń. Biegniemy na Wiedeń. Dobra, odpuścili, kurde, w sumie niedobrze, że odpuścili. Bo nie pójdę na Wiedeń. Wbijamy się na Budapeszt. Jeżeli wszystkie armie pójdą, bo oni zaraz to zdobędą, mógłbym odpuścić, poczekać, złapać gdzieś w lepszym miejscu. Budapeszt to są równiny, ale nie chcę tego zdobyć. Mam nadzieję, że moja dyscyplina i masa ruskich armii. Węgrom tak niewiele brakuje, żeby, kurde, ta dyplomatyczna do tyłu. Opamiętajcie się, jest deep reputation, nie ma deep reputation. No nic, panowie, musimy to wygrać. Wytrzymajcie jeszcze trochę, może nie dojdą, nie doślą posiłków. Może nie doślą posiłków. O, motherfucka, oni wszędzie idą. Oni idą wszędzie dosłownie. Towarzysze, pomóżcie mi. Musimy to wygrać. Dobra, mają wyższe moralki, spoko. Węgry chyba idą, dochodzi moje 27. Dobra, to jest cała ich armia, jeszcze tylko 7000. Te 7000 bez znaczenia. Joachim von Hohenholler. Dobrze, zaraz dojdę moje 27000. Dobrze, wygramy to, wygramy. Nie ma, Jezus, na Wiedeń, szybko. Szybciutko na Wiedeń. Jezus, i jeszcze ci odbili Zagrzeb. Nice, nice, jeżeli nie zbankrutuje, mamy to. Od razu ostrzelaliśmy mury. Co prawda to jest jebutny ten. To jest dwa za kastel, za zamek i jeden za stolicę, więc będziemy to niesamowicie długo oblegać. Ale to są równiny, nie? No właśnie, więc w razie czego będziemy się bić. Co prawda Węgrzy nie podejdą, ale Ruscy czekają, bo oni już wszystko zdobyli. Kurde, bunty na Kresie też mi się ładują, ale nie mam co tam wysłać teraz. Nie mamy co tam wysłać. Nie mamy. Weź mi flotę z Mowboluj na razie, trochę przeoszczędzimy pieniążka. Jak zdobędziemy Wiedeń, pewnie będą musieli pisać. Mają medium, ale to Wiedeń już musi paść. Musi paść, musi paść. Moglibyśmy las ten zająć. Zajmijmy ten las. Zajmijmy las. Dobrze, zajęliśmy las! Ho, ho, las zajęty! Dobrze, dobrze. Padaj, padaj. Przecież tam zero były. Czekaj, tam było zero? Co jest, kurwa? Ty, a ile wy macie pieniędzy tak swoją? Jak na Applet! Jak Aragon? Co jest, kurwa? Jak on wszedł do wojny? Bo Great Powery się biją. Nie, czekaj, co? Ja nie jestem Great Powerem. Jestem? Jestem. Jestem drugim Great Powerem. Lol. Przed chwilą mu... Ale on nie może wejść, bo on nie jest Great Powerem. Jak on tu się znalazł? Co jest? Zostaw mnie, bandyto. No walczy ze mną. Dobra, oni by chcieli... Ile dacie pieniędzy? 600. Niech padnie ten Wiedeń, o jeszcze nie ma... Czekaj, ty, oni mają Unię z Aragonem? Shit, jeszcze przed chwilą nie mieli, ja właśnie tak sobie mówiłem, że ani Beren Widingu, ani Aragonu tutaj, że wszyscy ci są pojedynczymi ziomeczkami, a teraz wszyscy siedzą razem. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. No, poddawaj się! Zniszczymy Wiedeń jak Turcy! Jak Turcy zniszczyli Wiedeń, nawet Sobieskich nie powstrzymał. Husaria została zniszczona przez turecką armię, tak samo my zniszczymy Wiedeń. Zniszczymy, nic nie zostanie z tego Wiedeń. Kamień na kamieniu, wszystko zniszczymy. 35, no dawaj, dawaj, dawaj. Wiedeń upadł, 21 warscora. Cesarz bizantyjski niszczy cesarza jakiegoś Holy Roman Empire. Ani, jak mówiłem, ani Holy, Jezus, jakie wielkie Prusy. Ani Holy, ani Roman, ani Imperium. Tfu na was. Dobra, co my chcemy? War Repsik? War Repsik i pieniążek na szczęście. I mamy Węgry. Co prawda te Węgry co chwilę eksplodowały, więc ja się o nie boję na przyszłość. Ale będziemy mieli Unię z Węgrami. Nice. Jednak głupi to ma szczęście. Cześć! Cześć, panie cesarzu. Nie chcę się dłużej bić, bo pieniędzy jest problem. Znaczy w sumie dużo tych pożyczek nie mamy. Ale by nie ma sensu, bo ja od nich więcej pieniędzy wyciągnę, a ziemi nie chcę od nich. Także cześć. 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 Czekajcie, pokażę wam coś. Pokażę wam coś. Patrzcie, skupcie się uważnie. Potężny zając, potężny Bizancjum, potężna seria. Łapek w górę, soczysty komentarz. Widzimy się jutro. Cześć, trzymajcie się, na razie. Elo. Jak to nasze Bizancjum z Warszawą graniczy.